Jeśli chodzi o środowisko wodne, to woda może być, rzeki, jeziora mogą być zanieczyszczone, mogą być takie, że śmierdzące, czy w ogóle strach do nich wchodzić. Ale jeśli przewagę będą miały tam mikroorganizmy te pożyteczne, czyli na przykład zaszczepimy taką wodę efektywnymi mikroorganizmami, to zamieni się, to ta woda się oczyści. Tak a propos, w zeszłym roku w Janowcu nad Wisłą, Janowiec nad Wisłą został zalany w wyniku przerwania wału na Wiśle. Pamiętacie Państwo z telewizji? Po powodzi, jeśli ktoś był na takich obszarach po powodzi, zwłaszcza latem, jest niesamowity fetor, ponieważ wylewają się różne substancje, szamp, różne środki chemiczne, fekalia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko rośliny, zwierzęta martwe, wszystko gnije. Jest fetor. Nie wiem, czy może Państwo widzieliście w telewizji, właśnie pokazywano w Janowcu nad Wisłą, jeździły straże pożarne i opryskiwały pola, ogródki, ulice jakimś płynem. Widzieliście Państwo może ten film w telewizji? To właśnie opryskiwano roztworem efektywnych mikroorganizmów. Akurat w Janowcu, dlaczego? Dlatego, że w Polsce jest jedyny producent, który produkuje dokładnie oryginalne efektywne mikroorganizmy, jest właśnie w Trzciankach koło Janowca.